Zapach, który miałem zrecenzować dopiero jutro, ale nie mogłem się doczekać, bo chciałem przetestować go już dziś. Miałem go kiedyś w dzieciństwie, ale no to były inne czasy, więc wspomnienia się zatarły i jestem pewien, że go inaczej zupełnie teraz będę odbierał niż kiedyś go odbierałem. To też jest związane z hormonami, z wiekiem oraz z wyrabianiem się gustów, smaków i zapachu. 4711 to jest woda kolońska, oryginalna, która powstała aż w 1792 roku. Tylko że wówczas wszystko było z naturalnych składników, a teraz w związku z tymi wszystkimi ograniczeniami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, większość zapachów jest po prostu sztuczna, tworzona z chemicznych związków, więc na pewno na przestrzeni lat ten zapach się zmienił. Stworzył go Wilhelm Mulhens, on tak się nazywał. Na pewno kiedyś mieliście okazję ją powąchać, albo ktoś z was zna kogoś, kto korzystał z tej wody. To jest związane właśnie z tym, że ona się przewija od tylu lat. Większość dziadków je prawdopodobnie stosowała. Rodziców być może też, pradziadków też. Chociaż w Polsce ona chyba wtedy nie była jeszcze dostępna. Pewnie ta Przemysławka i te inne wody nasze kolońskie były. Lider, Wars, chociaż one chyba później wyszły. Brut też wyszedł później chyba. No, 4711 to jest najstarsza woda kolońska. I od pewnego czasu youtuberzy ją przyrównują do zapachu od Creeda. A dokładnie ten zapach Creeda, a nie, sorry, nie zapach Creeda, pomyliło mi się zupełnie. Cały czas mi się przewija ten Creed w głowie, dlatego popełniłem tą gafę. Większość youtuberów nawiązuje, że on przypomina zapach Toma Forda, Neroli Portofino. Tyle, że Neroli Portofino jest, no, możecie się domyślić, że jest bardziej wyrafinowane, w sensie gładkie, nowocześniejsze, pasujące do obecnych czasów. Ktoś tam w komentarzu napisał na amerykańskiej fragrantice, że to nie jest ten sam zapach, że ludzie błędnie nawiązują do tego Neroli Portofino. No, Neroli Portofino bardziej pasuje do obecnych czasów, jest po prostu lepsza. Mam nadzieję, że ta woda nie będzie nawiązywać do wody, do zapachu dziadka, bo tego wolałbym nie mieć. W sensie, po prostu nie chcę pachnieć tak, jak pachną niektórzy starsi goście w tramwajach czy tam w komunikacji miejskiej. Jeżeli tak będzie, to wam powiem. Zobaczcie, estimated 1792. Co tutaj jest napisane? Historia jakaś krótka. No, że powstała w 1792. Czyli na Wikipedii powinni to poprawić. Fragrantica ma dobrą datę wpisaną. Co jest w składzie? Cytryna, bergamotka, pomarańcza, więc bardzo fajnie, że są nuty cytrusowe. Nuty serca to lawenda i rozmaryn. Też spoko. I nuty bazy to neroli i petit grain. Szczerze, patrząc po samym składzie, powinno być ok. Czyli powinien przypasować mi do moich obecnych gustów. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę. Kupiłem specjalnie z atomizerem. Woda kolońska z atomizerem. Zobaczcie, jak fajnie zrobione. Aż chyba nagram shortsy bez słów.
żeby sobie z zagranicy poglądali. Ciężko chodzi o to mizer. Kurde, no jest zapach starszego gościa z tramwaju, ale nie aż tak. Faktycznie pachnie jak większość wód kolońskich, które kojarzycie ze starszych czasów. No bo pewnie one były wzorowane na tej wodzie, dlatego większość pachnie podobnie. Jest cytryna, fakt, naprawdę fajnie ją czuć. Jest chyba rozmaryn i neroli. Petit grain to jest, z tego co kojarzę, to jest liść gorzkiej pomarańczy. Jakoś tak to się chyba nazywa. To jest z grupy cytrusów. Jak pachnie? Nie jest akurat tam opisane. No. Pachnie jak jakaś gałązka, bo przynajmniej taka jest na zdjęciu. Jest faktycznie fajnie wyczuwalna ta cytryna. Chyba na tym się cała kompozycja skupia. Trochę mniej pomarańczy i bergamotki, prawie w ogóle niewyczuwalne, bo cytryna jest na pierwszym planie. Trochę lawendy i trochę neroli. Nie jest złe. Jest bardzo delikatny, no bo to jest woda kolońska, czyli służy po goleniu, żeby się orzeźwić. Albo po prysznicu, żeby lepiej pachnieć. Nawiązuje klimatami do tych starszych czasów. Jeżeli lubicie takie klimaty, to sobie możecie ją kupić. Przypomina większość wód kolońskich, które miałem okazję testować, ale których nie nagrywałem, bo to było kiedyś. No, co prawda nie pachnie jak Wars, bo Wars to jest zupełnie inny zapach. Nie pachnie jak Lider, bo to też jest inny zapach. Ale pachnie jak tej. Brud też inaczej pachnie. Po prostu jak te inne polskie wody kolońskie, te tańsze. Te, co są po 8, po 12 zł, możliwe do kupienia w kiosku nawet. Czy jest sens przepłacać 90 ml za 55 zł? Chyba nie do końca. No chyba, że czujecie potrzebę posiadania tej oto konkretnej butelki. To by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie.